dobry, nazywam się Agnieszka Marianna Malinowska, jestem ze Stowarzyszenia Żywa Przyszłość. Zostałam zaproszona do CAM, Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, aby zrobić spacery po ogrodzie społecznościowym, który tutaj się tworzy dla Was. W naszych filmach poznacie rośliny, które zostały tu posadzone przez ogrodników, tak jak na przykład ten piękny bez. Będą też pokazywane rośliny posadzone w naszym ogrodzie społecznościowym. Będą to zioła, warzywa oraz rośliny, które wybrały dobrowolnie życie w tym terenie, czyli rośliny ciekłostnące. Serdecznie zapraszam. Pod każdym filmem, który będzie opowiadał o jednej roślinie, będą też linki do poważnych stron naukowców, profesorów, doktorów, którzy będą opowiadać o tych roślinach profesjonalnie. Zapraszam. Rozmaryn. Roślinka z południowej części Europy, produkowana i hodowana w naszym klimacie głównie w pojemnikach bądź w donicach, dlatego że może przemarzać w zimne zimy. Ocenia się, że tak w temperaturze do minus 10 stopni może rosnąć w gruncie, natomiast zalecane jest uprawa tylko w pojemnikach. Tu mamy przykład rozmarynu takiego młodziutkiego. Ma kilka miesięcy ten rozmaryn, jest roślinką bardzo wolno rosnącą, dlatego przeważnie w polskich sklepach spotkamy rozmaryny, które są przywożone z cieplejszych regionów Europy i sadzone do naszych ogrodów już jako dojrzałe rośliny. Ta roślinka jest młodziutka, w związku z czym wszystkie pędy są miękkie, natomiast z czasem będzie nam drewniała łodyga. Jest to roślina, która jest krzewem. W naszym ogrodzie społecznym w CAM-ie mamy egzemplarze starsze, posadzone na takim klombie ozdobnym obok lawendy. Są już tutaj właśnie widoczne zdrewniałe łodygi oraz młode przyrosty. Rozmaryn tniemy jak żywopłód, czyli możemy ciąć go dosyć nisko, ale nie niżej niż 10 cm od ziemi. Wiadome jest, że jadalne będą tylko te miękkie, młode przyrosty. Tutaj mamy rarytas, kwitnący rozmaryn. Po łodygach możemy stwierdzić, że on ma ze 3-4 lata. I jak widzimy, pięknie kwitnący na taki blado-fioletowy, niebieskawy kolor. O mój rozmarynie rozwijaj się, wszyscy znamy ten tekst piosenki. Ten rozmaryn niewątpliwie rósł w szklarni przed posadzeniem, dlatego już w maju możemy właśnie spotkać kwitnący egzemplarz tutaj w ogrodzie społecznym. Rozmaryn ma bardzo wąskie liście, co plasuje go wśród roślin, które uwielbiają słoneczne stanowiska, czyli tam, gdzie jest wystawa południowa, gdzie cały dzień jest słońce, będzie czuł się doskonale. Dla uproszczenia powiem tak, małe liście, mało wody, duże liście, dużo wody i przeciwstawnie, małe liście, dużo słońca, duże liście, mało słońca. Taka ogólna zasada, jeżeli chodzi o uprawę roślin na naszych balkonach czy w naszych ogródkach. Rozmaryn, podobnie jak wszystkie rośliny przyprawowe, ziołowe przyprawowe, ma właściwości pobudzające przewód pokarmowy trawienny, czyli będzie nam zmniejszał wydzielanie soków trawiennych, wydzielanie żółci, poprawiał listy. Można powiedzieć, że wszystkie przyprawy, które stosujemy w kuchni, właśnie mają nam pomóc stawić ciężkie mięsa, czy poprawić naszą pracę przewodu pokarmowego. Nasze roślinki przyprawowe lubimy ze względu na ich zapach. Zawdzięczamy to olejkom eterycznym zawartym w listkach i w kwiatach roślin. Rozmaryn również używany jest w fitoterapii w postaci olejków eterycznych, jak i w postaci ziemi. Rozmaryn jest idealną roślinką dla seniorów. Poprawia krążenie śródmózgowe oraz krążenie obwodowe w całym organizmie. Dlatego powinniśmy stosować rozmaryn na co dzień, nie tylko w kuracjach fitoterapeutycznych. Z południowej Europy przyjechały też do nas lawendy, które wyglądają bardzo podobnie do rozmarynów. Jeżeli nie mamy kwiatów, część niewytrawnych ogrodników będzie myliło te roślinki, dlatego warto poznawać rośliny wielozmysłowo, czyli oprócz wyglądu zwróćmy uwagę na zapach, na miękkość liścia,
oraz kolor. Lawenda zawsze będzie miała bardziej szary odcień, natomiast rozmaryn bardziej zielony. Lawendy listki będą troszkę dłuższe, rozmarynu krótsze i bardziej ostre. No i przede wszystkim zupełnie inny kwiat, ale tak jak wspomniałam, w fazie młodszej trudno jest rozpoznać te rośliny, dlatego tutaj warto przejść się w ogrodzie i dobrze się nauczyć tych roślin. One rosną na całej długości chodnika po lewej stronie budynku. Mało kto wie, możemy kąpać się w olejku z rozmarynu albo w odwarach z gałązek rozmarynu. Kąpiele w rozmarynie będą miały właściwości rozgrzewające, ale także będą działać lekko przeciwbólowo i odkażająco na naszą skórę. Dlatego wskazane są kąpiele dla osób, które mają problem z reumatyzmem i z krążeniem. Dziękuję pięknie za Waszą obecność w tym odcinku. Zapraszam do oglądania następnych odcinków naszego serialu.